Pani prezes, szanowni państwo, drogie dzieci, rozpoczynamy Europejski Tydzień Autyzmu i dlatego moja krótka, ale wydaje mi się ważna, a z mojego punktu widzenia bardzo ważna wizyta tutaj w jedynym tego rodzaju centrum w Polsce, największym w Polsce, jednym z większych w Europie, jedynych tego rodzaju szkołach i przedszkolu w województwie lubelskim, które uczy kilkuset dzieci i młodzieży, swoich podopiecznych uczniów z autyzmem. I wraz z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem przyjechaliśmy z małą niespodzianką. Od razu proszę o tę niespodziankę. Panie pośle, zapraszam do siebie. Otóż chcemy przekazać na początek tego Europejskiego Tygodnia Autyzmu dla Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom z Autyzmem Wspólny Świat 340 tysięcy złotych w ramach naszego programu rozwoju infrastruktury podmiotów wspierających edukację. To są środki finansowe na rozbudowę terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ale też bardzo proszę przyjąć pani prezes, jeśli można. Brawo. Ale też chcemy powiedzieć jeszcze jedną, może nawet ważniejszą rzecz. Otóż doskonale wiemy, że pani prezes, stowarzyszenie, wszyscy, którzy zajmują się tym centrum, niezwykle potrzebnym centrum, zabiegają o to, żeby rozbudować, jest to konieczność, rozbudowa szkoły, bo potrzeb jest mnóstwo. Chcę powiedzieć, że o tych potrzebach wiemy już od pewnego czasu, dzięki kontaktom z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem. W przyszłym roku, zaraz po uchwaleniu budżetu, ruszamy z kolejnym naborem wniosków na rozwój infrastruktury, na infrastrukturę edukacyjną dla podmiotów niesamorządowych, a takim podmiotem jest Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom z Autyzmem Wspólny Świat. Jesteśmy przekonani, że wniosek, który pani prezes już ma przygotowany, opiewający na kilka milionów złotych, ile konkretnie, to będziemy wiedzieć właśnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, na kilka milionów złotych, będzie pozytywnie rozpatrzony przez naszych ekspertów i te kilka milionów złotych w ramach tego programu trafi tutaj do stowarzyszenia po to, żeby rozpocząć rozbudowę szkoły, co jest niezwykle ważną inwestycją dla całego województwa lubelskiego i dla całej Polski. Póki co, coś, co już jest konkretem, 340 tysięcy złotych na rozbudowę terenów rekreacyjnych. Chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, pani prezes, wszystkim nauczycielom, wszystkim wychowawcom, ale też wszystkim rodzicom tych wspaniałych dzieci i wam, drogie dzieci, za to, że tu jesteście, że to miejsce się rozwija. To jest rzeczywiście gigantyczna sprawa dla polskiej edukacji, dla polskiej oświaty. I dlatego jeszcze jedna rzecz, pani prezes, jeśli pani mogłaby teraz przekazać ten czek na przykład Dariuszowi Stefaniukowi i przyjąć jeszcze taki okolicznościowy dyplom uznania z medalem ministra edukacji, to byłbym zaszczycony. Mikołaj. Wszystkim państwu przy okazji chcę życzyć zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, bo one już za 2,5 tygodnia, nieco ponad 2,5 tygodnia, trochę odpoczynku, no i znakomitego nowego roku z tymi inwestycjami, o których mówiliśmy, niezwykle potrzebnymi. Dziękuję bardzo.